Polskie Radio Białystok. No nie, żaden z nas nie wyobraża sobie, że tak to się zakończy ten sezon. Mieliśmy swoje problemy w tym sezonie, cały sezon był niegodny. Ten dzisiejszy mecz przyszedł. Podsumowanie, gdzie no, widzieliśmy się po meczu, że jeszcze tak powiem, przegrała, no to boli w jakiś sposób. Nie ma co ukrywać, że mieliśmy w drugiej połowie swoje 15 minut, gdzie stworzyliśmy sporo sytuacji, mieliśmy ten karny i wytłumaczyliśmy sobie pewne rzeczy tak, na przyszłość tak naprawdę. A zdradzisz, co to znaczy, wytłumaczyliśmy sobie pewne rzeczy? Nie, no, że nerwowo było? Znaczy, no było nerwowo, no trudno, żeby nie było nerwowo, skoro no, mamy tak ważny mecz i tak ważną sytuację. W taki sposób to robimy, więc no, gramy o poważne cele, więc to na pewno boli. Ja rozumiem, że tak jak po meczu z Piastem Gliwice, nikt do Iwaza nie miał pretensji o zmarnowanego karnego, tak dzisiaj ten karny to był po prostu... Ja sobie to w pierwszej chwili zobaczyłem tym, że piłkarze z Gdańska powiedzieli wam panu, że się karny nie należał i nas postanowił zadać fair play. Ale wiemy, że należał się tym karny. Nie wiem jak to tam było, jaka cała sytuacja. Wie pan jak to jest z tymi karnymi, to tak samo jak i z wcinką. No. Jak bramkarz by został do końca i złapał wcinkę, to tak samo. No, a jak wyszło, to wszyscy chwalą strzelca bramki. Myślę, że to by było podobnie, jeżeli Jesus by to strzelił, bo po prostu ta piłka by poszła bardziej do boku i zaskoczył, to każdy by chwalił, jaki to był super pomysł. No, wyszło jak wyszło i nie szkoda, bo teraz ciężko powiedzieć, jaka by była ta sytuacja, ale myślę, że ta bramka mogła nas mocno napędzić, bo mieliśmy naprawdę 15 minut, że zaczęliśmy dominować i stwarzać tę sytuację. I ciężko powiedzieć, co by się wydarzyło później. Jedyna przyczyna z tego wszystkiego, że bardzo długa przerwa przy wami wakacji. No nie, dwumiesięczna, ale to już kolejny mecz za 2 miesiące. Myślę, że ta przerwa nie będzie w ogóle wesoła, bo każdy będzie siedział ten sezon i każdy będzie musiał to przeprawić indywidualnie, bo tak jak mówię, oczekiwania samych nas, zawodników, było na pewno dużo większe i spodziewaliśmy się czegoś innego, a wyszło to słabo. A jeszcze jako jedyny taki pozytyw, to myślę,